Chwała niech będzie Bogu za to, że mamy Jego Słowo i tam możemy szukać odpowiedzi na pytania łatwe i na trudne. Dzisiaj to z tych trudniejszych. I jeżeli wciąż będziecie mieć pytania, to piszcie je na czacie, bo kiedy tylko skończy się nabożeństwo, to zrobimy tutaj takie małe studio na 5-10 minut, żeby przynajmniej spróbować odpowiedzieć na te jeszcze trudniejsze pytania, na te sprawy, o których nie chciałem mówić albo nie wiedziałem, co powiedzieć. Może wciąż nie będę wiedział, co powiedzieć, ale przynajmniej usiądziemy, żeby porozmawiać o waszych komentarzach i waszych refleksjach, tych, które wpiszecie na czacie. Dzień Kobiet. Dzień Kobiet, szkoda, że tylko raz w roku. Trochę tak to wygląda, jakby mężczyźni mieli wyrzut sumienia i postanowili coś zrobić. Dlaczego by nie przez cały rok? No ale skoro już jest Dzień Kobiet, to będziemy mówić o kobietach. Chciałem mówić o Rahab, bo to taka niezwykła kobieta z Pisma Świętego. Jak odkryłem, to jest jej najwięcej w takim wymiarze chronologicznym. Pojawia się bardzo wcześnie i później jeszcze na końcu Biblii o niej mowa. I zrobiła niezwykłą karierę od pogańskiej prostytutki do prababci Mesjasza. Więc no niezwykła postać, ale to innym razem będzie o Rahab. A dzisiaj gorący temat, skoro w Warszawie i w Podkowie Leśnej przemawiają kobiety, no to co tutaj zrobić z tymi przemawiającymi kobietami w kościele? Myślę, że część właśnie dlatego połączyła się z nami w Łodzi, ponieważ tam przemawiają kobiety. To będzie jeszcze jedna perspektywa. Pewnie szukaliśmy jako Kościół już wielu wyjaśnień i tu moja skromna również takie spojrzenie, pewnie nieostateczne, pewnie to jeszcze cały czas będzie ewoluowało również w moim życiu, ale w jakimś miejscu jestem i chciałbym wam to tak z serca przekazać. No wydawałoby się, że sprawę zamykają te teksty, które napisał apostoł Paweł, no bo jesteśmy kościołem, który stoi na Słowie Bożym. Jeżeli coś jest napisane, no to jest napisane. No to co jest napisane? Fragment, który słyszeliście już przed chwilą, ale go powtórzymy, bo no jest ważny. Zatem jeszcze raz pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział. I właściwie to można by zacząć od końcówki wiersza 33. Apostoł Paweł pisze, jak we wszystkich zborach świętych, to nie tylko, że w Koryncie, ale we wszystkich zborach świętych, niech niewiasty na zgromadzeniach milczą, bo nie pozwala się im mówić, lecz niech będą poddane, jak i zakon mówi. A jeśli chcą się czegoś dowiedzieć, niech pytają w domu swoich mężów, bo nie przystoi kobiecie w zborze mówić, napisał apostoł Paweł. I żeby nie było, że stołek stoi na jednej nodze, to jeszcze mamy przynajmniej drugą, bo również ten sam apostoł Paweł napisał w liście do Tymoteusza, czyli znowu nie jest to jakaś specyfikacja taka geograficzna, wąska, charakter jednego miasta, coś tam się dzieje, tylko no, pisze do Tymoteusza, który jest młodym człowiekiem i żeby miał taką perspektywę na całe życie. W drugim rozdziale, 11 wierszu po 14, pierwszy list do Tymoteusza. Kobieta niech się uczy w cichości i w pełnej uległości. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani wynosić się nad męża. Natomiast powinna zachowywać się spokojnie. Bo najpierw został stworzony Adam, potem Ewa. I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w grzech. Są zwolennicy dosłownego odczytywania fragmentów biblijnych i właściwie gdyby tak podejść do sprawy, to mielibyśmy tutaj już ostatecznie wszystko rozstrzygnięte, nie byłoby żadnych dyskusji, ale mamy pewne wątpliwości co do takiego literalnego odczytywania tekstu biblijnego, bo gdyby tak na przykład było, to każdy musiałby teraz sprawdzić na swoich metkach, z czego ma zrobione ubrania. Jeżeli nie jest to 100% wełna, bawełna, len albo cokolwiek, no to jest od razu do wyrzucenia.
Gdyby tak było, że wszystko dosłownie, to należałoby zorganizować jakąś krucjatę z młotami i porozwalać wszystkie ołtarzyki, które znajdziemy po drodze, bo tak również czytamy bardzo wyraźnie, z taką gorącą zachętą w Słowie Bożym. Należałoby do kościoła przychodzić boso, bo tak również mówi Słowo Boże. No i bardzo kluczowe pytanie dla nas, adwentystów, czy używacie ognia w szabat, czy rozpalacie ogień w szabat? A no i wtedy przychodzi nam wiele odpowiedzi, że przecież to chodziło o to, że na pustyni, że no właśnie, wiele jest przesłań, które znajdujemy w Słowie Bożym, które miały bardzo wielkie znaczenie w danym momencie. O, ja wiem, że teraz może w niektórych coś się tam zaczyna lekko podgotowywać, bo to już daje pewną perspektywę, o czym ten pastor Micyk będzie mówił, że to pewnie znowu będzie wywracał ten tekst biblijny. No ale spójrzmy na apostoła Pawła. Bo gdyby tak założyć, gdyby tak na chwilkę chociaż, w ramach tego naszego rozważania, że te jego słowa nie były dosłowne dla nas dzisiaj. Spójrzmy na inne jego nauki. Czy wszystkie przesłania apostoła Pawła traktujemy dosłownie? Bo kwestia chociażby niewolnictwa, o której pisał apostoł Paweł. Jak tutaj do tej kwestii podchodzimy? No, otwórzmy kilka fragmentów. Ja przeczytam jeden. Przeczytam z listu do Efezjan. 6 rozdział, od 5 do 9 wiersza. Słudzy, bądźcie posłuszni Panom na ziemi, z bojaźnią i ze drżeniem, w prostocie serca swego jak Chrystusowi, nie pełniąc służby dla oka, jakbyście chcieli ludziom się przypodobać, lecz jako słudzy Chrystusowi, którzy pełnią wolę Bożą z całej duszy, służąc dobrą wolą jako Panu, a nie ludziom, wiedząc, że każdy, czy niewolnik, czy wolny, otrzyma od Pana zapłatę za to, co dobrego uczyni. A wy, panowie, postępujcie względem nich tak samo. Zaniechajcie groźby, wiedząc, że zarówno wy, jak i oni mają Pana w niebie i że On nie ma względu na osoby. Można jeszcze przeczytać fragment z pierwszego listu do Tymoteusza, 6 rozdział, 1-2 wiersz. Kolosan, 3 rozdział, 22-25 i Tytusa 2-9. Tak, żeby na spokojnie, jak sobie ktoś później będzie chciał to przestudiować. No, apostoł Paweł w kwestii niewolnictwa był dość określony. Mówił tak, jeżeli jesteś niewolnikiem, to nim bądź i służ swojemu Panu. Gdyby się zdarzyło, że możesz się uwolnić, to w porządku, ale nie rób rewolucji żadnej. Tymczasem dzisiaj dla nas kwestia niewolnictwa jest zupełnie oczywista. Nikt nie ma wątpliwości, że niewolnictwo jest czymś niewłaściwym. Jak to się w ogóle stało, że takie kwestie pojawiają się w Biblii? A jak tutaj czytaliśmy, apostoł Paweł do panów, którzy mieli swoich niewolników, którzy stali się chrześcijanami, mówi, wcale nie uwolnijcie swoich poddanych, swoich niewolników i pokażcie im w ten sposób, jak Chrystus was uwolnił. Nie, nie, mówi, traktujcie ich dobrze. Dziwne to słowa. Co Stary Testament mówi na temat niewolnictwa? No, u Mojżesza Pan Bóg bardzo dokładnie określił, jak ma wyglądać traktowanie niewolnika. Całe zasady tego niewolnictwa. Można by powiedzieć, że Biblia w żaden sposób nie jest przeciwna niewolnictwu. No i faktycznie mijają całe wieki i kolejni chrześcijanie w kolejnych czasach korzystają z niewolnictwa. Kolejne wojny, wszystkie kolonie, jakie chrześcijańskie kraje miały, to wszystko służyło niewolnictwu, wyzysku człowieka przez człowieka. Na czym te wszystkie kraje się wzbogaciły? No właśnie na niewolnictwie. Na czym stała demokracja grecka? Na niewolnictwie. To było takie powszechne. Apostoł Paweł, taki oświecony człowiek, nic z tym nie chciał zrobić. Nie chciał powiedzieć, żeby tu wreszcie się coś mogło zmienić. Kolejne wojny, wojna secesyjna, to wszystko z powodu niewolnictwa. Jedni chcieli mieć niewolników, bo tak było dobrze i wygodnie, a inni już zaczęli mieć nowe spojrzenie na świat. Druga wojna światowa, tam też rasa panów się pojawiła, którzy chcieli mieć swoich niewolników do prac ogrodowych. Mówiąc tak bardzo ogólnie.
kraju wolności i równości w Stanach Zjednoczonych do połowy XX wieku była wielka wojna, wielki podział, może już nie taka wojna jak wiek wcześniej, gdzie walczono bardzo dynamicznie, gdzie zginęło około 500 000 ludzi, ale segregacja rasowa miała miejsce. Czarnoskórzy nie mogli wchodzić do restauracji tam, gdzie byli biali, nie mogli chodzić na uniwersytety i studiować tam, gdzie byli biali, w tych oświeconych Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Czy Biblia jest za niewolnictwem? Na pewno Biblia jest przeciwko przewrotom społecznym. I właśnie to jest przesłanie apostoła Pawła, kiedy mówi o niewolnikach. Mówi, są sprawy ważniejsze niż to nasze krótkie życie. Coś, co czasem nam się może wydawać tak długie, tak niesprawiedliwe, tak okrutne. Ale to jest właśnie ta perspektywa wieczności, ta nasza chrześcijańska perspektywa. Są rzeczy ważniejsze niż przewrót społeczny. Ewangelia wychodzi naprzeciw potrzebom człowieka i próbuje poskładać tę naszą rzeczywistość, dać nam siły do przezwyciężenia tych trudności, w których się znajdujemy. A czasem ten świat zmienia się trochę wolniej, ale Ewangelia daje siłę. Przede wszystkim Ewangelia ma człowieka odnowić i przywrócić do tego stanu, jak to było kiedyś. No, jak było w Edenie? Czy w Edenie byli niewolnicy? No nie, wiadomo, że nie. Człowiek został stworzony po to, żeby służyć sobie nawzajem, z miłością, z uśmiechem, z radością, żeby służyć całemu światu, który został pięknie uczyniony. I na nowej ziemi też nie będzie niewolnictwa. A wszystko, co tutaj się dzieje, nawet jeżeli w Biblii nie znajdujemy fragmentu, i tak bardzo się cieszę, że ci chrześcijanie, którzy byli przed nami, zauważyli te kwestie, pomimo tego, że Pismo Święte nie tak jasno mu o tym mówiło, że apostoł Paweł nie tak jasno o tym napisał, jakby się chciało, jakbyśmy oczekiwali, tak wprost, tak kawa na ławę. A jednak pojawili się ludzie, którzy byli w stanie odczytać to, co jest między linijkami. To, co było tam w Edenie i to, co będzie na nowej ziemi. Szkoda, że to świat, ten często niewierzący świat, musi nam, chrześcijanom, tłumaczyć wiele rzeczy i to w postaci rewolucji. Że to nie człowiek wierzący z Biblią w ręce dochodzi do pewnych przekonań, które są tak oczywiste. Że na przykład do wiary nie można nakłaniać i przekonywać siłą przez stosy i prześladowania. To też niewierzący świat musiał nam, chrześcijanom, powiedzieć. Że święta inkwizycja wcale nie jest aż taka święta. Że trzeba modlić się za panujących, a nie robić z nimi interesy. To też świat niewierzący mówi chrześcijanom. Że pedofilia jest zła i nie można kryć przestępców. To też dopiero świat niewierzący musiał powiedzieć tym, którzy uważają się za wierzących, z Biblią w ręce. Jak to jest, że właśnie my z Biblią w ręce do pewnych oczywistych rzeczy dochodzimy tak długo i tak późno? Ile innych spraw zmieniło się, kiedy otwieramy Biblię i patrzymy na nią? Ona opisuje dość długi okres czasu, to jest mniej więcej 16 wieków, ale rzuca perspektywę też od Mojżesza, czy od stworzenia świata do Mojżesza, czyli mamy tam kilka tysięcy lat. I kiedy patrzymy na tę historię, to i tam pewne rzeczy się zmieniają. Na przykład do Pana Jezusa przychodzą faryzeusze i pytają się, a co z tym rozwodem? Czy może mężczyzna odprawić kobietę? Przecież napisane jest u Mojżesza. I wtedy w kilku kolejnych przykładach Pan Jezus mówi, a ja wam powiadam, nie tak było od początku. To, że z powodu zatwardziałości waszego serca pewne rzeczy zostały zapisane, to nie znaczy, że tak to było i że to tak ma być. No to mamy bardzo ciekawy przypadek, zanim jeszcze o tych kobietach, kwestia mężczyzn i obrzeski. No bo obrzeska wydawała się przez taki długi czas tak bardzo oczywistą sprawą, tak bardzo jasno skodyfikowaną,
Nad czym tu dyskutować? Jak przychodzisz do ludu Bożego, to trzeba się obrzezać. A to była sprawa, której przecież nawet nie widać. I żaden kontroler nie chodzi i nie sprawdza. A tyle dyskusji było w młodym kościele. Co z tą obrzeską zrobić? Ta kwestia została zapowiedziana już w Starym Testamencie, że to jest pewien symbol, że to jest coś, co zostało dane jako pewien obraz czegoś, co dotyczy głębszych spraw. Już w Księdze Powtórzonego Prawa czytamy takie ciekawe słowa, 10 rozdział, wiersz 16. Pan Bóg mówi: obrzeżecie więc nieobrzeskę waszego serca, a waszego karku już nie zatwardzajcie. Obrzeżcie przede wszystkim wasze serca. Bo o to chodziło. To miał być symbol tego, że jesteśmy niedoskonali, tego, że coś tam na naszym ciele, a tak naprawdę w naszym środku, w naszym umyśle trzeba zrobić i zmienić. I na szczęście apostołowie byli na tyle wrażliwi na głos Ducha Świętego, że ta sprawa została tak jasno postanowiona. W Księdze Dziejów Apostolskich zapisane, że dzisiaj nie musimy już po kościele biegać z nożami, z obrzeską. Gdyby tego nie napisali, to myślę, że wielu nadgorliwych biegałoby z tymi nożami. Całe szczęście, że pewne rzeczy zostały zapisane. Gdyby tak jeszcze na chwilkę spojrzeć na kwestię kapłaństwa. No najpierw byli pierworodni kapłanami, później mamy kapłaństwo aaronowe, a później w Nowym Testamencie wszyscy jesteśmy kapłanami. Widzimy, że pewne rzeczy w Biblii się zmieniają, że Pan Bóg ma pewną progresywną przesłanie dla nas, i my bardziej jesteśmy oświeceni, tym nam więcej daje, tym wkraczamy w kolejne sfery tego Bożego Królestwa tutaj na ziemi, tej rzeczywistości zbawienia, które jest ponad tym, w czym my się poruszamy. A tak przy okazji tych kapłanów, to jeżeli mówimy, że w Nowym Testamencie my jesteśmy królewskim kapłaństwem, to w Starym Testamencie było powiedziane, że zarówno kapłani, jak i królowie mieli alkoholu nie spożywać. I jest to bardzo dobry argument, dlaczego nie spożywamy alkoholu. Chociaż niektórzy w Biblii sobie znajdą teksty, które mówią, a tam trochę pospożywaj, to nie będzie aż tak źle. I to jest znowu taki ciekawy przykład, gdzie jak ktoś chce coś zrobić, jak ktoś chce tą kobietę sponiewierać, to i w Biblii znajdzie na to tekst i jeszcze opije to alkoholem. A w międzyczasie jeszcze drugiego człowieka do niewolniczej pracy będzie wyzyskiwał. No i w tym wszystkim te kobiety niech siedzą cicho, chyba że jest Dzień Kobiet. Takie małe tło tego momentu, kiedy apostoł Paweł pisze słowa do Koryntian, do Tymoteusza, do kościoła tamtych czasów. Jakie było znaczenie kobiety w judaizmie i w świecie greckim? Żyd, to jak się modlił, taki pobożny, to dziękował przede wszystkim za trzy rzeczy. Za to, że nie jest poganinem, za to, że nie jest niewolnikiem i za to, że nie jest kobietą. Kobieta miała naprawdę bardzo niski status w świecie żydowskim, pomimo że i tak Biblia zrobiła bardzo dużą różnicę dla kobiet. To jest taki mały obraz tego, przy tym można by dodać, co rabini tamtych czasów pisali o kobietach, ale wtedy trzeba by dodać, co ojcowie Kościoła pisali o kobietach, a to już jest zbyt mocny materiał, żeby cytować na kazaniu. I widzimy, jak mężczyźni kolejnych wieków i epok próbują kobietę i jej znaczenie obniżyć. A jak było w Grecji? Kobieta nie miała praw obywatelskich, głosu nie miała. Miała być w domu, wychowywać dzieci, zajmować się domem, nie podejmować żadnej pracy zawodowej, a męża wybierał ojciec. No i właśnie w takim świecie greckim Żydzi, którzy zaczynają się nawracać, mają się jakoś odnaleźć. I ten nowy, rodzący się Kościół z wieloma pytaniami zaczyna się zmagać. I apostoł Paweł, podobnie jak w przypadku niewolników, o których mówiłem, mówi tym zborom, mówi: nie róbmy rewolucji, żeby o Kościele Bożym dobrze wszyscy mówili. Niech
kobieta w kościele nie mówi, bo jak by to wyglądało? Co by to było? Trudno znaleźć porównanie. Jak wielkim zgorszeniem dla Żydów i dla Greków mogła być przemawiająca kobieta w kościele w tamtym czasie. No i taki jeszcze jeden mały drobiazg. Tak, nie jestem do końca pewien, czy apostoł Paweł był zupełnie obiektywny w kwestii kobiet. A jak to się w ogóle zaczęło, że kobiety straciły na wartości? Należałoby przejść do samego początku i tam Księga Rodzaju, 3 rozdział, wiersz 16. Kiedy kobieta sięgnęła po ten owoc i go zjadła i dała mężowi, a później chowają się po krzakach, Pan Bóg ich znajduje i pyta się, dlaczego to zrobiłeś. Adam mówi, dlatego że ta kobieta mi dała, kobieta na węża, to jest ta historia. I wtedy Pan Bóg wypowiada słowa, które miały być naganą i miały pokazać, jakie będą konsekwencje tego, co się stało, tego jawnego złamania jego praw, które on ustanowił. 3 rozdział, wiersz 16. Do kobiety zaś rzekł: pomnożę dolegliwości brzemienności twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje, on zaś będzie panował nad tobą. No i to nie trzeba było daleko w Biblii szukać. Panowie znaleźli sobie tekst, którym aż do dzisiaj świetnie zarządzają. Ale co Pan Bóg powiedział jeszcze? No powiedział na przykład do Adama: przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. Ciernie i osty rodzić ci będzie, a ty w pocie oblicza twego będziesz ją uprawiał i tak będzie ciężko, aż umrzesz. No i zobaczcie, próbujemy uśmierzyć kolejne z przekleństw, które wtedy się pojawiły. No tam na przykład z tą pracą mężczyzn. Dzisiaj kombajny wyjeżdżają na pole z klimatyzacją i ten mężczyzna to już wcale nie tak w pocie oblicza swego pracuje. No ta praca dzisiaj przed tymi okienkami to czasem trochę inaczej wygląda. Lodówka pełna, już nawet tego światła nie widać w lodówce, tyle rzeczy. Półki się wszędzie uginają. Mówimy, że to dobrze, że tak nam się poprawiło, że już nie trzeba z tym sierpem na pole. A gdyby być tak dosłownym, to panowie właśnie, każdy na swój ogródek i tak trzeba zrząć trochę w pocie oblicza swego. No a z kobietami, tam jeszcze była sprawa, że w bólach będziesz rodzić. No ale jednak staramy się, żeby ta kobieta w tych bólach jak najmniej rodziła, żeby no nie cierpiała ta biedna kobieta. Tak się mężczyzna gotów ulitować nawet. No to z jednym sobie poradziliśmy, z drugim sobie poradziliśmy, ale to, że on będzie panował nad tobą, to już niech zostanie. Skąd się to wzięło? To męski szowinizm i dominacja i siła, którą mężczyzna jednak miał większą i przez wieki to wykorzystywał. Ponieważ patrząc na sprawy Pisma Świętego, nie możemy patrzeć na jeden tekst. Nawet na dwa teksty i nawet apostoła Pawła, tylko zawsze musimy patrzeć na całość przesłania w każdej ze spraw. Co Pismo Święte mówi o kobietach? Gdyby tak Stary Testament otworzyć, to mielibyśmy długą serię kazań o Sarze, o Rahab wspomnianej, o Rut, o Abigail, o prorokiniach, o królowej Esterze. No wielkie role odgrywały kobiety w Starym Testamencie i przemawiały do całego narodu i prowadziły ten naród i na wojny nawet prowadziły naród, lud Boży. A w Księdze Joela czytamy bardzo ciekawą zapowiedź, 3 rozdział, 1 i 2 wiersz. A potem wyleję mojego ducha na wszelkie ciało, i to jest mowa o czasach ostatecznych, i wasi synowie i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. Także na sługi i służebnice wyleję w owych dniach mojego ducha. Pan Bóg mówi, wyleję mojego ducha na wszelkie ciało i wasi synowie i wasze córki będą prorokować. W Dziejach Apostolskich czytamy o ewangeliście Filipie, który miał 4 córki, dziewice, które prorokowały. No to jak prorokowały, to chyba się musiały odezwać.
Chyba że jakieś scenki odgrywały pantomimy w kościele i w ten sposób przekazywały proroctwa. W Nowym Testamencie, pomimo wszystkich nauk, które rabini stworzyli, żeby ich piękny świat był jeszcze piękniejszy, a świat tych, których chcieli poniżyć, był taki, jaki powinien być, według ich zrozumienia. Mimo wszystko Pan Jezus pozwala, żeby kobiety gromadziły się wokół Niego. To kobiety są przy krzyżu, kiedy Pan Jezus tam umiera. One są wierne. A Tabita i jej służba, o której czytamy w Księdze Dziejów Apostolskich, jest na tyle ważna, że należało wzbudzić ją z martwych. Taka ważna kobieta. No i nie można pominąć momentu, kiedy jest najważniejszy moment. Najważniejszy moment Nowego Testamentu. Można by powiedzieć, że taki szczyt wszystkiego w wydaniu całej historii biblijnej. Zwycięstwo nad śmiercią. Zaproszenie, potwierdzenie tego zaproszenia dla nas do Bożego Królestwa, kiedy Jezus zmartwychwstał. Ukazuje się kobiecie. Tam przy grobie spotyka Marię. I tę Marię posyła do swoich uczniów i mówi: idź i powiedz im o tym, że ja żyję. Najważniejsza wiadomość, jaką możemy znaleźć na kartach Pisma Świętego, Pan Jezus mówi do kobiety: idź i powiedz im. Ale niech kobieta się nie odzywa w kościele. Ale Pan Jezus mówi: niech idzie i niech powie. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego jest kościołem, który powstał w połowie XIX wieku. Ludzie z wielu kościołów zaczęli Biblię czytać, spodziewając się, że Jezus wkrótce powraca. Ta idea powracającego Jezusa wkrótce, bycia gotowym, powiedzenia całemu światu o tym, sprawiła, że ci ludzie stali się częścią nowego ruchu i nowego kościoła. I tam również pojawiły się kobiety. Jedna z bardzo znanych pionierek, współzałożycielek Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego to Ellen White. Wierzymy, że miała dar proroczy. Napisała mnóstwo mądrości o zdrowiu, które dzisiaj możemy zweryfikować. Ponad 100 lat temu dzisiaj to wszystko jest tak jasne i tak proste i dobrze jest korzystać. Pisała o teologii, pisała o wychowaniu. I nie musimy niczego ukrywać. Są mi tam kilka trudnych rzeczy, ale dajemy sobie z tym radę. No kobieta. Kobieta tyle napisała. Trochę nauczała. I powiem wam, zadałem sobie trud, bo myślałem, że 5 minut będę wszystko wiedział, bo dzisiaj te wyszukiwarki internetowe. Ale szukałem i szukałem i szukałem, co Ellen White napisała o tych słowach apostoła Pawła. Tych z listu do Koryntian i tych z listu do Tymoteusza. I wiecie co? Wiecie, ile napisała? Tyle, ile napisała o Związku Radzieckim. Czyli nic. A dlaczego mówię, że o Związku Radzieckim nic nie napisała? Bo przez długie dziesięciolecia, kiedy toczyła się zimna wojna pomiędzy Ameryką i Związkiem Radzieckim, przeciwnicy Ellen White mówili: to fałszywy prorok, bo nic nie napisała o tym, że będzie taka wielka potęga jak Związek Radziecki. Pisała tylko, że Ameryka będzie dominować, że protestanckie kościoły się razem zjednoczą i to z katolicyzmem. A gdzie Związek Radziecki? No i minęła chwila czasu i się okazało, że Związek Radziecki przestał mieć znaczenie i nie było w ogóle potrzeby o nim pisać. Może i słowa apostoła Pawła, które miały wielkie znaczenie w tamtym czasie dla Ewangelii i dla Kościoła, tym razem też nie było takiej potrzeby, żeby je komentować i się z nimi spierać. Czasem mądrze jest nie kłócić się z wielkim apostołem Pawłem. Mój ulubiony pastor, Maurice Wenden, zapytany, a co z tymi kobietami w kościele, miał odpowiedzieć tak: jak mężczyźni nie będą mieli nic ciekawego do powiedzenia, to niech mówią kobiety. Więc dopóki mężczyźni dają radę
to niech dają radę. A jak kobiety mogą zrobić różnicę, to niech zrobią. W ogóle wielką zmianą perspektywy naszego patrzenia, czym jest Kościół i o co w tym chodzi, z tym przemawianiem, z tym nauczaniem, niech będzie spojrzenie na to, że zostaliśmy powołani do służby. Do tego, żeby sobie nawzajem pomagać. Usługiwać, a nie mądrzyć się, to nie o to chodzi, i rozkazywać, tylko służyć. A jeżeli tak spojrzymy na Kościół, że to chodzi o służbę, to już nikt nie będzie kobietom odbierał prawa do służby. No niech służą. Przejdźmy od słów do czynów, czyli kilka historii, które można by właściwie mnożyć i mnożyć, bo jest naprawdę dużo. Naprawdę dużo misjonarek, wielkich misjonarek, które zapisały się w historii, które nie chciały, a jednak poszły, bo nie potrafiły inaczej, a Pan Bóg je niezwykle używał i Ewangelia się rozwijała. I tak jedna z moich ulubionych historii, wciąż bezimienna, wciąż nie mogę znaleźć jej imienia. Był to początek XX wieku i poszła gdzieś tam do dżungli, do dzikusów, żeby z nimi opowiadać o Ewangelii, kiedy ona się nawróciła. Jak opowiadała tą Ewangelię, to oni zaczęli się nawracać. Jak się nawracali, to było ich coraz więcej i było ich całe setki. I ona przyszła, wyszła z tej dżungli, przyszła do ludzi z kościoła, do mężczyzn i powiedziała, trzeba ich ochrzcić, bo oni się nawrócili. I jak przyszli mężczyźni do tej dżungli, żeby ochrzcić tych kilkuset nawróconych ludzi, to tamci powiedzieli, a kim wy jesteście? To ona nam opowiadała Ewangelię, to my chcemy, żeby ona nas ochrzciła. I tak się uparli, byli na tyle zdecydowani, że ona musiała ich ochrzcić. I biedna kobieta, kilkuset mężczyzn, podobno mężczyzn i kobiety, w ogóle tamtych ludzi, przez kilka godzin ich chrzciła. Juan to kobieta. Dzisiaj ma 75 lat, mieszka w Chinach. Chiny to bardzo trudne miejsce do głoszenia Ewangelii. Kiedy się nawróciła, nie była w stanie nie mówić, więc mówiła. I jak kogoś spotykała, to rozdawała książki, materiały, broszurki. Pierwszy kościół, który w jakimś wymiarze założyła albo stał się kościołem adwentystycznym dzięki niej, to 1000-osobowy zbór protestancki, gdzie pastor dostał traktat na temat szabatu i przeczytał go i cały zbór został zborem kościoła adwentystów. To był rok 1988. Znowu takich kilka drobnych scen, bo byłoby ich dużo, dużo więcej. Rok 1995. Mam wrażenie, że Pan Bóg wrzucał ją co chwilę w inne miejsce i co chwilę spotykała innych ludzi, z którymi mogła coś zrobić, opowiedzieć Ewangelię. Tym razem spotkała trzech niewykształconych po podstawówce ludzi. Dała im Biblię, dała im książki Ellen White i powiedziała, czytajcie, ja będę czytać z wami. I tak oni czytali i czytali. W ciągu pierwszego roku nawróciło się 14 kolejnych z powodu działalności tych trzech. Dzisiaj ten zbór liczy 400 osób. Jej syn również jest pastorem i zapytany, ile zborów założyła mama. Powiedział, to trudno zliczyć, ale jak mi się wydaje, to około 400. W Chinach. Kobieta. Starsza kobieta. To na pewno był przypadek. Jeżeli Pan Bóg powołuje, to czym mamy się przeciwstawiać? Czy mamy walczyć przeciw Bogu? Tyleż razy, jako Kościół, jako lud Boży, Izrael, tyle razy przeciwko Bogu w różnych sprawach występowaliśmy. Czy mamy dalej poniżać kobiety? Czy może wreszcie pozwolimy im służyć według ich powołania? List do Galacjan, 3 rozdział, wiersz 28. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. Módlmy się. Dobry święty Ojcze nasz, Panie Boże, chcemy dziękować Tobie za Twoje słowo, które rozjaśnia, które
w którym przynosisz nam Ewangelię o zbawieniu dla każdego, i dla Żyda, i dla Greka, i dla mężczyzny, i dla kobiety, i w Tobie naprawdę jesteśmy jedno. Tyle samo warci, tak bardzo umiłowani i tak samo powołani, bo to jest najlepsze, że Ty nas powołujesz do służby i opowiadania tego, jakim dobrym jesteś. Dobry Panie, proszę Ciebie, żeby Dzień Kobiet mógł być nie jeden dzień w roku, ale przez cały rok, żebyśmy jako mężczyźni potrafili kobiety szanować i dawać im ich właściwe miejsce. Żeby Kościół miał mądrość, gdzie pójść krok do przodu, gdzie się zatrzymać. Żebyśmy nie robili rewolucji społecznych, ale po prostu ze wszystkich sił głosili Ewangelię. I widzieli w każdym człowieku taką wartość, jaką Ty widzisz. Bardzo dziękujemy Tobie, Panie, za te wszystkie kobiety, misjonarki, matki, nauczycielki, te kobiety, które służą swoimi darami. Panie, dawaj im jeszcze więcej. Daj nam, mężczyznom, tak je traktować, by jeszcze tych darów przybywało. Tak bardzo dziękujemy Tobie za wszystkie mądre słowa, które kobiety wypowiedziały w Kościele, i tak bardzo przepraszamy Cię, Panie, za wszystkie głupie słowa mężczyzn, które padły. W drogim imieniu Jezus jest nasze zbawienie, jest nadzieja dla nas jako dla Kościoła, i dziękujemy Tobie za piękny obraz tego, kim Ty jesteś w pełni, w mężczyźnie i kobiecie, kiedy razem w nich objawiasz siebie, swoją miłość, swoją wrażliwość. Panie, Tobie niech będzie chwała w imieniu Jezus. Amen.